Lowe Island. Wyspa miłości budzi coraz więcej emocji, a w hiszpańskiej willi dzieje się naprawdę sporo. Świadkami ciekawych wydarzeń byliśmy w minionym tygodniu. Jednym z nich był poważny kryzys w związku Maćka i Oliwii. Niektórzy aż nie dowierzali, byli zszokowani, przecież jeszcze niedawno tych dwoje wyglądało na tak szczęśliwych. Co konkretnie działo się w programie? Przeczytacie i zobaczycie u nas. Coraz więcej emocji w hiszpańskiej willi. Co działo się w programie w minionym tygodniu? Całkiem sporo. Monika musiała pogodzić się z odrzuceniem przez Franka, a ten zaczął budować relacje z Mariettą. Wygląda na to, że dogadują się całkiem nieźle. Reklama Monice zapewne trudno patrzeć, jak Franek adoruje inną kobietę, ale chyba musi się z tym pogodzić. A pomaga jej w tym jeden z bliźniaków, Paweł. To właśnie jego wybrała podczas ceremonii przeparowania. Z kolei Sylwia i Mikołaj zaskarbili sobie sympatię widzów. Część z nich uważa, że między nimi rodzi się prawdziwe uczucie. W Willi pojawiły się też nowe uczestniczki Karina i Beata. Zwłaszcza ta druga zrobiła na Islandersach niesamowite wrażenie. Część z panów uważa, że jest niemalże ideałem kobiety. Ona sama swoją uwagę skupia przede wszystkim na Maćku. Na wejściu wyznała, że to właśnie on padł jej w oko. Spędzili nawet romantyczne chwile na randce. Czy ma szansę usiedlić do niedawna zapatrzonego w Oliwie Macieja? Niewykluczone, bowiem w jego związku zaczęło dziać się coś niepokojącego. Zarzucił Oliwce kłamstwo i dał do zrozumienia, że poważnie zastanawia się nad dalszym sensem znajomości z nią. Niektórzy byli zszokowani tymi scenami. Przecież tych dwoje wyglądało na takich szczęśliwych razem. Ostatni odcinek minionego tygodnia tradycyjnie zakończył się ceremonią przeparowania. Jak wybierali panowie? Tego dowiecie się z poniższego nagrania. Cały odcinek Lowe Island. Wyspa miłości. Ekstra, tydzień pięć.